Proszę Państwa, znajdujemy się na terenie sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej. Gospodarzem tego sanktuarium są ojcowie Paulini. Same rocznice takie okrągłe nas gromadzą. 5 i 75 lat, jeśli chodzi Smoleń z Katyń, u nas sanktuarium 60 lat. Życzę Wam, by ten czas tutaj spędzony przyniósł podwójne korzyści. Zarówno korzyści dotyczące zdobycia może jakiejś wiedzy, ale również i korzyści duchowe. Niech Matka Boża ze swoim Synem wspierają nas. W imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża Jasnogórska, módl się za nami. Święty Janie Paweł II, módl się za nami. Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, módl się za nami. Wieczne odpoczywanie raźnie dać Panie, a świat Bożej bóstwa nie będzie świecił. Niech odpoczywamy w pokoju wiecznym. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i szczerze był wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie organizowane jest z racji 5. rocznicy tzw. katastrofy smoleńskiej, jak również w tym roku, jak Państwo wiecie, przypada 75. rocznica zbrodni katyńskiej. W Częstochowie Amerykańskiej został powołany, ukonstruował się zespół osób, które pochodzą z różnych środowisk, z różnych organizacji, które stworzyły wspólnie Komitet Obchodów 5. rocznicy katastrofy smoleńskiej. I to właśnie ten komitet jest organizatorem dzisiejszej konferencji, dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę teraz pana Tadeusza Antoniaka, który jest przewodniczącym naszego komitetu, o przywitanie wszystkich gości. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło gościć Państwa tutaj na tej drugiej konferencji, to co było w ubiegłym roku zapoczątkowane pod nazwą Budujmy Wspólny Front Patriotyczny. Chciałbym przywitać pana Andrzeja Nowaka, chciałbym przywitać pana Krutykę, pana ministra Antoniego Macierewicza, który również ekspertów tej komisji, jeszcze nie ma wszystkich, ale witam pana profesora Kazimierza Nowaczyka. Witam pana doktora inżyniera Bogdana Gajewskiego. Witam pana profesora Krisa Cieszewskiego. Witam pana doktora z IPN-u Łukasza Lubicz-Łapińskiego. I przede wszystkim chciałbym powitać dzisiaj pierwszego mówcę dzisiejszego panelu, pana profesora Marka Podakiewicza. Ja byłem boczny z małżonką. Dzień dobry Państwu. Dziękuję, że zechcieliście Państwo poświęcić taki wesoły i ładny ranek. Wschodnie wybrzeże nie jest tak pobłogosławione jak Kalifornia, więc musi się cieszyć każdym promieniem słońca, ale poświęcać go dla nas bardzo mi miło. Po pierwsze, chciałbym poprosić o chwilę ciszy, żeby upamiętnić zmarłych i zamordowanych. Ci, którzy się śmiali, kłamali, pokrywali kłamstwo katyńskie, obudzili się z ręką czy z głową w nocniku 50 lat potem. Ja wiem, że się przyjęło mówić, ale myśmy wiedzieli. Nie, myśmy byli przekonani, myśmy podejrzewali, myśmy czuli, że taka jest prawda, ale wiedza to jest to coś takiego, co można udowodnić dobitnie. A bez ekshumacji, bez badań, bez dokumentów z własnoręcznym podpisem Stalina i Politbiura, no to będę Kalinina też, a zaraz koło Polski jest taka,
taki wrzut, który się nazywa Kaliningrad. I nie przeszkadza to wielu. Bez tego wszystkiego po prostu nie można powiedzieć, że wiemy, możemy czuć, możemy ekstrapolować. Dedukcyjna logika nam dyktowała, jak jest, ale oprócz przekonanym nie można było to nikomu udowodnić. Nie można było o Katyniu. Prawda o Katyniu jest. W tej chwili oprócz kłamców i fanatyków Stalina nikt nie zaprzeczy. Nikt. Jest to po prostu niemożliwe. A jak było to możliwe? No dlatego, że w końcu mieliśmy dostęp do dokumentów. Opowiem taką anegdotkę. Ambasador Stanów Zjednoczonych, Tom Malady, do Watykanu, kiedy oddawał swoje listy uwierzytelniające, to było w 1988 roku, powiedział Janowi Pawłowi II, Ojcze Święty, ustnie mam przekazać wiadomość od prezydenta Stanów Zjednoczonych, że my jesteśmy gotowi podjąć badania na temat próby mordu na papieżu z maja 1981 roku. A Jan Paweł II powiedział, nie w tej chwili, powiem panu ambasadorowi, co się dzieje, niedługo. Po czym za kilka miesięcy wezwał ambasadora i powiedział, że proszę powtórzyć prezydentowi, że Gorbaczow zacznie ujawniać sprawę katyńską. To była cena za to, że nie było dochodzenia. Obiecał papież Gorbaczowowi, że jak Gorbaczow ujawni, to papież się nie będzie o swoje upominał. O tym nikt nie wie, bo to jest wciąż tajemnicą państwową, ale ponieważ ja jestem jedyny u mnie w pracy, który nie ma certyfikatu bezpieczeństwa, to mogę państwu powiedzieć i naturalnie nie mam sposobu na udowodnienie tego, szczególnie, że Tom Malady umarł w styczniu na raka mózgu. Ale jego żona to wie, także jeszcze oprócz tego można dostać dokumenty, jak ktoś chce, through Freedom of Information Act. W każdym razie, żeby udowodnić niewiernym Tomaszom, trzeba wsadzić paluch w ranę. Inaczej nie ma mowy. Czyli na krótki dystans, krótka odpowiedź jest taka, że dostęp do dokumentów stanowi o żelaznym dowodzie prawdy. Dłuższa historia jest jeszcze bardziej prosta. Pamięć, pamiętamy. Pamięć to jest to, co wybieramy z życia, aby ochronić od spustoszenia czasem, spustoszenia historią, eksterminacją przez przemijający czas. Zachowujemy dla siebie w pamięci momenty ważne z różnych powodów. Przed profesor Strzemusz mi opowiadał, jak dokładnie wyglądała jego żona w dzień ślubu. Zapamiętał wszystkie szczegóły, ona nie bardzo to pamiętała. No tak to było. Są dwa rodzaje pamięci. Pierwszy rodzaj to jest pamięć publiczna, zbiorowa. Ta pamięć zwykle się wyraża symbolami. Są różne symbole. W Polsce na przykład krzyż jest symbolem cierpienia, odkupienia i zwycięstwa. W związku z tym to się komponuje nie tylko w życie religijne, ale i w życie narodowe. Bardzo trudno jedno od drugiego odczepić. Ja nie wiem, po co by ktoś chciał, ale są takie usiłowania. Innym symbolem jest Katyń. Katyń to symbol krzywdy. Katyń to symbol Golgoty narodu w czasie II wojny światowej. Katyń to symbol kłamstwa, zniewolenia i w końcu triumfu prawdy i wyzwolenia. To jest niesamowicie potężny symbol publiczny. Był nawet za komuny. Nawet wtedy, kiedy większość niewolników PRL-u nie wiedziała, o co chodzi. Większość nie wiedziała, bo trudno, żeby wiedziała. Komunistyczna propaganda albo to przemilczała, albo zwalała na Niemców, przepraszam, hitlerowców. Tak to jest z pamięcią publiczną. Druga pamięć to jest pamięć prywatna, pamięć osobista, indywidualna.
Bo pamięć publiczna tylko pozornie jest abstrakcyjna, teoretyczna, symboliczna. W rzeczywistości łączy się na nią pamięć i nakłada pamięć osobista, a właściwie nitki pamięci osobistej, prywatnej, splatają się. Pamięć osobista dla mnie, jeżeli chodzi o Katyń, jest bardzo prosta. Pamięć osobista dla mnie to jest podporucznik Symeon Kazimierz Chodakiewicz, rozstrzelany w Katyniu. To jest dla mnie Katyń. Pamięć osobista do mnie to jest ojciec chrzestny mojego wuja Stasia Walisza. To jest rotmistrz Jan Furman. Gdy generał Sikorski przyjechał do Nowego Jorku, spotkał się z Leopoldem Waliszem, który reprezentował tutaj jako główny lobbyist Polskę wobec bardzo wrogiego nam Białego Domu. I Leopold powiedział do niego: słuchaj Władek, ty musisz odnaleźć mojego ojca chrzestnego, rotmistrza Furmana, który zniknął, jako Sowieci do niewoli wzięli w 1939. Bo Jan Furman był adiutantem generała Sikorskiego w 1920 roku. I się rzeczywiście pojechał do, miał zamiar tą sprawę podnieść, pojechał generał Sikorski do Moskwy i spytał się Stalina, a gdzie są polscy oficerowie? No i żeby kupić czas, Stalin, tak zgłupia Frank, mówi, a na przykład kto? No to generał Sikorski powiedział, na przykład rotmistrz Jan Furman. No to Stalin się odwrócił do Mołotowa i mówi, no słuchaj, towarzyszu, powiedzcie nam, co się z tymi polskimi oficerami stało? Mołotow powiedział, no uciekli do Mandżurii. Kłamstwo jedne za drugim. Ale pamięć, która przeżyła w nas, to jest właśnie taka. W Polsce bardzo było trudno pamiętać. Tutaj łatwo było i boleśniej pamiętać emigracji, już nie dzieciom, które się wściekały tu urodzone, czy po prostu, czy odrzucały to, dlaczego, bo normalny człowiek, normalnego człowieka odpycha spuścizna bezsilności i klęski. I dzieci w większości nie chciały. O, znowu mama marudzi, mama jest zwalnięta. Tata coś tam opowiada znowu swoim bracie, co za idiotyzmy. A ja się wyzwalam na Woodstock i walnę se heroinę i będzie fajnie. Tak to tutaj wyglądało. Nie we wszystkich rodzinach, ale Polski poza granicami Polski budować nie można. Bo się Polacy, ich dzieci się asymilują, stają się Amerykanami i odłączają się od nurtu i wchodzą w inny. I co najwyżej mają jakikolwiek, jeżeli mają, mają odruch jakiś polski. Bardzo trudno jest cokolwiek utrzymać w następnych pokoleniach z polskości. Jeżeli chodzi o Smoleńsk, to dla mnie Janusz Kurtyka, który jako jeden z niewielu po 89 w Polsce na niwie historycznej, nie wyszydzał się ze mnie, że się bawiłem w badanie historii Narodowych Sił Zbrojnych, o których nikt nie chciał słyszeć i nikt nie chciał wiedzieć. Ja mówię o historykach praktykujących, a nie historykach praktykujących polityka. A Janusz Kurtyka nie. Więc jak myślę o Smoleńsku, to myślę o nim. Myślę też czasami o Andrzeju Przewodniku, którego dużo mniej znałem. To są twarze, tak jak porucznik Chodakiewicz, tak jak rotmistrz Furman, to są, myślę, o Janusz Kurtyka, o Andrzej Przewoźnik, twarze. To jest moja prywatna, osobista pamięć. Ja tego nie zapomnę. Ja nie oddam tego. Bo Smoleńsk to również jest symbol. Jest to symbol patologii komunizmu i postsowiecji. Jest to symbol tego, co powoli wychodzi z indywidualnych wspomnień o ludziach, którzy zginęli w Smoleńsku. Pamiętamy, na krótki dystans to mało, na długi dystans to podstawa. Dlatego, że jeżeli pamiętamy, that means we care. To znaczy, że nie mamy w nosie.
że nas obchodzi. I to znaczy, że będziemy dbali o ten interes. Teraz bad news, to było good news, teraz złe wieści. Na krótki dystans pamięć nie wystarcza, bowiem pamięć ofiar w żaden sposób nie tłumaczy się na polityczne zadośćuczynienie. Ofiary bowiem nie miały siły przeciwstawić się agresji, stąd są ofiarami. A potem ich spadkobiercy nie mieli siły, aby dokołatać się sprawiedliwości. Tak było z Katyniem bardzo długo. Możni tego świata nie chcieli słuchać ofiar. Bo kto ma czas dla słabych? Oprócz Kościoła, a to już z zawodu. Możni tego świata nie mają ochoty zajmować się rzeczami, które im uprzykrzają życie. Ale jest to doświadczenie uniwersalne i nie tylko Polaków. Opowiem Państwu krótką historię jednego z naukowców, od którego się uczyłem. Nazywał się Raoul Hilberg, błogosławionej pamięci. To jest człowiek, który jako pierwszy opracował i opublikował pracę, książkę, dysertację doktorską na temat eksterminacji Żydów. On był w Europie jako GI, jako amerykański żołnierz i w czasie wojny i po wojnie został dłużej w Niemczech jako na służbie i strzegł dokumentów niemieckich. On kiedyś powiedział, jak były te wszystkie awantury z 10-15 lat temu, to on powiedział, ja przeczytałem 8 milionów stron dokumentów. Tam było o Niemcach, Rosjanach, Ukraińcach, Białorusinach, Estończykach, Łotyszach, Litwinach, Szwedach, Norwegach, Duńczykach, Holendrach, Francuzach, Chorwatach, Rumunach, Bułgarach, Węgrach, Czechach, Słowakach, Austriakach, nawet Szwajcarach. Ale tam o Polakach nic nie było, że oni mordowali Żydów. Nic. Był to człowiek, który studiował, badał te rzeczy bardzo rygorystycznie. Kiedy podejmował swoje studia w Columbia University, moim alma mater, doktoranckie, i przyszedł do swojego opiekuna dysertacji, ten mu powiedział tak, co ty jesteś głupi, jakimiś Żydami się będziesz zajmował? Przecież karierę sobie zmarnujesz. To był rok 53, jak on obronił swoją dysertację. Zajęło prawie 10 lat, żeby wydać to jako książkę, bo wszystkie wydawnictwa go pędziły, mówiąc, ty idiota, co ty się będziesz jakimiś Żydami zajmował? Co, Żydzi się nie sprzedają, co ci chodzi? W końcu żydowski filantrop, multimilioner, zapłacił jakiemuś takiemu śmiesznemu wydawnictwu w Chicago, Ivan Ardell się nazywało, żeby to wydawnictwo opublikowało, kupił na pniu 5000 egzemplarzy i rozesłał za darmo po bibliotekach. To był początek. Zajęło to mniej więcej jeszcze 10 lat, żeby w jakikolwiek to sposób zaistniał Holokaust. Bo po prostu wszyscy mieli w nosie, łącznie z większością społeczności żydowskiej. Także, gdy się jest ofiarami, to trzeba się spodziewać, że jak sami sobie nie pomożemy, to nikt nie pomoże. Nikt nie pomoże. Geopolityka i geostrategia dyktują, żeby bezsilność Polski i Polaków była permanentna. Józef Piłsudski mówił, że Polska nie ma wyjścia, musi być potężna. O to właśnie chodzi. Dlaczego możni chcą, żeby Polska była słaba? No dlatego, że Polska jest ani za duża, ani nie za mała i po prostu denerwuje z jakimikolwiek żądaniami. Dlatego, że potężni wolą dogadywać się między sobą. Spójrzmy na Katyń. Nie oszukujmy się, o Katyniu wszyscy możni w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii wiedzieli. No można powiedzieć, że nie chcieli wiedzieć, ale proszę Państwa, jeżeli w ciągu 3 tygodni od rewelacji Churchill
zwraca się do swojego prywatnego sekretarza, no na pewno to zrobili Sowieci, tylko mój Boże, zupełnie nie możemy o tym mówić. To co to znaczy? Let's not talk about it. Roosevelt wysłał swojego przyjaciela, a friend, nie znajomego, nie kolegę, ku przyjaciela, żeby sprawdził, co się dzieje. Emisariusza wysłał w sprawie katyńskiej. Ten wrócił i zgodnie z prawdą powiedział prezydentowi, że zamordowali polskich oficerów Sowieci. Czy wiecie Państwo, co Roosevelt mu zrobił? To był bardzo prominentny i bardzo zamożny WASP. Ten człowiek, który był uczciwym. Z WASP Establishment. Roosevelt powołał go do marynarki wojennej za karę i wysłał na Samoa, żeby ten nic nie mówił. Czy Roosevelt wiedział? You bet. Absolutnie tak. Jak to się mówi, the Poles were inconvenient. Polacy byli niewygodni. Po prostu niewygodni. I to jest podstawa. Wszystko inne, co powiem o tej sprawie, to są przypisy. Polacy byli niewygodni, a nie potrafili się sami obronić, bo byli za słabi. Była bezsilność. I na ofiary można pluć, jak się podoba. Naturalnie w Stanach Zjednoczonych odbywało się to, nie tylko w Stanach, ale głównie skoncentruję się na Stanach Zjednoczonych, odbywało się to za pomocą agentury wpływu. Proszę spojrzeć na Biały Dom. Harry Hopkins, Harry Dexter White, Lachlan Curry. Ci niektórzy z nich spali w Białym Domu, żeby być bliżej prezydenta. Proszę sobie wyobrazić, osobisty sekretarz prezydenta Lachlan Curry, pseudonim w NKWD Page, Paź. To co on, myślicie Państwo, mówił o Katyniu? Wiecie Państwo, jak on się zachowywał przed konferencją w Teheranie, czy konferencją w Jałcie? On robił raporty opisujące stan zdrowia prezydenta, opisujący sposób, technikę negocjacyjną, opisujący to, co prezydent myślał sobie o Polsce, czy o innych tematach, na przykład o Polonii. Prezydent powiedział tak, no musimy załatwić z Sowietami, żeby oni nic nie ujawniali, że my sprzedajemy Polskę, bo Polonia jest zwykle lewicowa, głosuje na demokratów, a tutaj nadchodzą wybory. Tak powiedział. Po czym podczas konferencji Stalin zaczyna robić wykład prezydentowi Rooseveltowi i premierowi Wielkiej Brytanii i opowiada o tym, w jaki sposób głosuje Polonia. A Roosevelt potem mówi, co zostało też posłuchane przez NKWD, mówi do swoich współpracowników, Stalin jest geniuszem, on nawet wie, jak Polonia głosuje. No naturalnie, jak go przygotowano do tego, jak ma być, no to co on miał powiedzieć? Facet się znał na tej grze. A że to chodziło o Polsce, o Polskę? Who cares? Kogo to obchodzi? Tak było na szczycie. Polacy byli niewygodni. Polacy byli słabi. Na niższym poziomie mieliśmy ataki biurokracji państwowej, amerykańskiej, demokratycznej, liberalnej na radiowe programy polonijne, które ośmieliły się informować słuchaczy w Stanach Zjednoczonych o zbrodni katyńskiej i je zamykano. To nie wszystko. Office of War Propaganda and War Information był pełen agentów komunistycznych. Potem jeden z głównych tuzów przeniósł się do PRL-u i był dziennikarzem Trybuny Ludu. A tutaj robił za demokratę, tolerancyjnego, liberała.
Nie, ten to była agentura NKWD. Ja mówię, agentura wpływu nie jest agenturą. Proszę mnie potem spytać. Proszę sobie wyobrazić, że główna gazeta Armii Stanów Zjednoczonych, Stars and Stripes, opublikowała karykaturę oficera polskiego rzekomo zamordowanego w Katyniu. Wyszydzali się z wymordowanego korpusu oficerskiego. Wyszydzali się komuniści, którzy udawali tolerancyjnych. A z drugiej strony mieliśmy propagandę Uncle Joe. Uncle Joe. Czyli obserwując sprawę katyńską w Stanach Zjednoczonych, widzimy dezawuowanie alternatywnych źródeł narracji o Katyniu oraz poparcie dla moskiewskiej linii propagandowej. Warto pamiętać te mechanizmy i zobaczyć, jakie mają zastosowanie do sprawy smoleńskiej i na ile są uprawnione. To znaczy, na ile jest to uprawnione, abyśmy mogli stosować podobną miarę, przyglądając się temu, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych na temat sprawy smoleńskiej. Kto jak gada i na jaki temat. A spójrzmy na Smoleńsk. Znów Polacy są niewygodni. Znów nie ma oficjalnej polityki potęg, głównie USA, w sprawie smoleńskiej. Biały Dom pogrzebał sprawę. Jest to tak niewygodne, że po prostu przeszli z tym do porządku dziennego, odpychają to i bardzo im jest na rękę to, co wychodzi z oficjalnej Warszawy. Dam Państwu przykład. Bez prezydenckiego pozwolenia jakakolwiek operacja pod rubryką Smoleńsk, służb specjalnych, łącznie z analizą fotografii satelitarnych, jest nielegalna. Jakikolwiek oficer służb specjalnych podejmujący taką sprawę robiłby to na własną rękę, a więc idzie do więzienia. To było mniej więcej traktowane tak samo, jak gdybym ja, będąc oficerem NSA, satelitą swoją dziewczynę szpiegował. To jest nieuprawnione. To jest nieuprawnione. Politycy w zasadzie nie chcą o tym słyszeć. Są naturalnie wyjątki. Kilku konserwatywnych posłów i kongresmenów wyraża zainteresowanie od czasu do czasu, tylko im trzeba przypominać. Jeżeli chodzi o służby specjalne, są w nich osoby przekonane o tym, że w Smoleńsku doszło do zbrodni. Mój taki przyszywany wuj krzyczy na mnie: co ty? I zasada jest taka, że jak cokolwiek są zaangażowani czekiści, to czekiści są winni, chyba że udowodnią, że są niewinni. Z nimi zupełnie inna zasada obowiązuje niż w amerykańskich sądach. Ale to są sentymenty. Żeby te sentymenty przetłumaczyć na politykę, trzeba konkretnej akcji. Właściwie wszystko to, co się dzieje poza Polonią, a dotyczy spraw takich jak Smoleńsk i innych spraw polskich, wszystko to, co się dzieje na poziomie amerykańskim, przechodzi przez moją uczelnię, The Institute of World Politics. Nigdzie indziej się nic nie dzieje. Wszystkie te osoby, które Państwo oglądacie, czy to Jean Petit, czy Candy Graffinry, czy ktokolwiek inny, to są albo moi przyjaciele, albo moi koledzy, albo moi współpracownicy. The Institute of World Politics. Poza tym po amerykańskiej stronie nie dzieje się nic. Dlaczego? Bowiem wy jesteście bezsilni. Bezsilni. Proszę pamiętać, Raoul Hilberg, jesteście tam, gdzie on był. Wszystko to, co się dzieje, jest możliwe przez The Institute of World Politics na poziomie amerykańskim. No co robić w takim razie? Napoleon mówił, że do wojny są potrzebne trzy rzeczy.
Pieniądze, pieniądze i pieniądze. No chyba sobie żartował. Napoleonowi może były potrzebne pieniądze, bo już on miał głowę i wszystko inne gotowe. Żeby w ogóle do czegokolwiek się zabrać, po pierwsze potrzeba idei. Idei jakiej? No jest bardzo proste. Państwo się tu zebrali z jednego powodu, z powodu idei narodowej, z małej litery, czyli kontynuacji tradycji polskiej w nowych warunkach postnowoczesności. To jest idea. Czy was obchodzi polskość w ogóle? Tradycja? I to wszystko, jeżeli tak, to znaczy, że chcecie, żeby to się kontynuowało w jakiś sposób, tak? To chyba o to wam chodzi. Więc idea jest. Potem trzeba zgodzić się, wymyśleć, przedyskutować strategię. Aby nasze ideały zwyciężyły, to jest strategia, i aby dzieci nasze nigdy nie były ofiarami. Czyli chodzi o potęgę i władzę. Powiedzmy sobie prosto, o to nam chodzi w doczesności. Bo tylko potężni, tylko ci, co mają władzę, mogą załatwić, że nie będzie krzywdy im dzieciom się działo. Żeby to wszystko zrealizować, ideę, strategię, trzeba mieć kadry. Kadry to są tworzone przez wykształcenie mądrych ideowców do przeprowadzenia planu strategicznego, którzy wiedzą, jak to zrobić. Oni opracują taktykę, czyli manewry doraźne w marszu do celu. Oni stworzą organizację, a właściwie organizacje rozmaite. Oni się zajmą fundraising. Oni w końcu będą wiedzieć, jak zrobić communications, jak mamy się porozumiewać, na jakim poziomie, jakimi platformami, łącznie z tymi najbardziej nowoczesnymi. Opowiem Państwu o rzeczy najtrudniejszej. Nasza uczelnia nie przyjmuje ani grosza od podatnika. My tylko i wyłącznie utrzymujemy się z żebraniny. Gdybyśmy przyjmowali pieniądze podatnika, to moje dzieci, moi studenci by ginęły na polu bitwy, bo ja bym musiał ich uczyć politycznie poprawnych spraw. A czegoś takiego nie można robić. Moja uczelnia kształci dyplomatów, specjalistów od obronności wojskowych i cywilnych oraz oficerów wywiadu i kontrwywiadu. Nie można być politycznie poprawnym, bo chodzi o życie i śmierć. Stąd nie bierzemy pieniędzy federalnych, podatnika, państwa. Utrzymujemy się z żebraniny. Czesne pokrywa tylko 40%. Bez ludzi dobrej woli, patriotów, nas by nie było. Fundraising jest najtrudniejszym kawałkiem chleba. Nawet jak się za to nie płaci. Opowiem Państwu anegdotę. Moja koleżanka, która jest urodzona w Stanach, pochodzenia kubańskiego, chciała zorganizować w Miami, która jest u nas w uczelni, w Miami chciała zorganizować konferencję na temat, co tu dużo mówić, na temat restytucji mienia prywatnego. Ona odkryła, że Fidel Castro sprzedaje kradzione dzieła sztuki w galeriach w Nowym Jorku i w Miami. Tak. Notabene nie wzgardził ukradzionymi dziełami sztuki ludzi, którzy przeżyli Auschwitz, czyli Żydów, którzy po wojnie uciekli od komuny na Kubę. On sobie sprzedaje. Dlaczego? No jak się po 40 latach znudził jakiś obraz, to dlaczego nie sprzedać? I Tania, dr Mastrapa, chciała zrobić konferencję. Wybrała sobie datę, Kubańczycy obiecali jej, że tak, pomogą wszystko, i potem się okazało, że się nikt nie zapisał, funduszy zabrakło i to nie wyszło. No i zaczęła mi marudzić. Kubańczycy to, Kubańczycy to, my, słuchaj stara. Jak chcę zrobić imprezę, no to skontaktuję się, trzeba się skontaktować z Muzeum Żydowskim w Miami. Tak? Ja mówię, absolutnie. Weźmiemy jednego panelistę, który będzie mówił o jakichś tam sprawach restytucji mienia żydowskiego. I rzeczywiście,
A ja mówię, oczywiście, jak mnie zapraszasz na to, to znaczy, że słoń i sprawa polska, czyli trzeba będzie mówić o dziełach sztuki zrabowanych Polakom, z Polski. No naturalnie, że to będziemy robić. Tam kogoś wzięliśmy, przyszedł jeszcze taki chłopak z Berlina, który opowiadał, jak Stasi kradło, na przykład wsadzało do psychuszki człowieka i jak nie podpisał kwitu, to trzymali go w tym szpitalu psychiatrycznym, dopóki nie podpisał, bo chcieli jego miśnińską porcelanę, zastawę. A potem sprzedawali to na aukcji w Paryżu. Stasi, tajna policja komunistyczna niemiecka. I mieliśmy panel o sprawach polskich, i mieliśmy o kubańskich, i przyszedł taki człowiek, który opowiadał o tym, jak rząd obecny niemiecki ukrywa ukradziony jego stryjecznemu dziadkowi plakaty, kolekcję plakatów kabaretowych z lat 20. Ukradł tą kolekcję Józef Goebbels, a obecnie Ministerstwo Kultury Niemiec nie chce mu oddać, bo trzymał w piwnicy. Się zdziwili, że się dowiedział, że to jest wciąż schowane. Więc mieliśmy piękną rzecz. Przyszła telewizja, setki osób, wielki sukces, złodzieje komunistyczni i nazistowscy. Czyli tak, jak się Polakom powinno podobać, nie? Paserzy, złodzieje. Złodzieje, bandyci ukradli, a potem sprzedają. Złodzieje. Świetnie poszło. I tania, potem wyszliśmy na obiad. Był taki jeden nasz znajomy, oficer z FBI, który się specjalizuje w kradzieży dzieł sztuki. Polska niedawno dzięki działalności rodziny i przyjaciół odzyskała jedną sztukę z dzieł sztuki. Wszyscy się cieszyli. I w końcu Tania mówi: słuchaj, dlaczego nam to nie wyszło z Kubańczykami? To są moi ludzie, no z kościoła ich znam, z tego obiecywali, gęby rozpuścili. Dlaczego nam to nie wyszło? A powiedziałem tak: because the Jews put their money where their mouth is. Żydzi kładą kasę, jak gadają. A Kubańczycy nie. A Kubańczycy nie. Moja wicemama w Kalifornii mówi zawsze tak: Polonia to ma długie języki, a krótkie łapki, więc nam nie mogą wypisać czeków na stypendia. W związku z tym apeluję, żeby gadacze byli natychmiast usuwani z organizacji polonijnych, a właściwie skierowani do organizacji gadaczy. Niech se gadają. Niech nie marnują czasu. Ani państwa, ani moich. Jeżeli nie mamy w nosie, to dajemy. I proszę mi powiedzieć: ja mam dzieci, ja mam to, ja też mam dzieci. You don't have 50 bucks? You don't have 10 bucks? Ja mam takich ludzi, na przykład po moich wykładach na temat komuny w Chinach, się zapisuje Chińczyk i daje mi $25 na swoją kartę kredytową co miesiąc, od 3 lat już. I on tego nie wycofa, to jest recurring payment. Bo mamy tak, no, w naszej witrynie internetowej mamy taką możliwość. You can't give me 10 bucks? Na stypendia? Przecież wszystko z żebrów. Te dzieci polskie, które przychodzą do nas, to jest wszystko wyżebrane od mojej rodziny i przyjaciół. O! Inaczej nie ma tego. Chcecie kadry? To płaccie. Nie? Po co w ogóle mieć jakiekolwiek zebrania? Wystarczy iść i pomodlić się w kościele, bo w końcu chodzi nam o zbawienie i prawdę i zwycięstwo prawdy, i to się nie musi zdarzyć na tym świecie, więc zrezygnujmy z jakiejkolwiek działalności. Ja sobie będę robił swoją amerykańską, a wy po prostu pójdźcie i dajcie na kościół tylko. If you care, you pay. If you don't, shut up. Bardzo dziękuję. Doktor Łukasz Lubicz Łapiński, który jest z IPN Białystok. Będzie on mówił na temat obławy augustowskiej. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W tym roku przypada, już za kilka miesięcy, także inna rocznica, mało znana, zbrodni określanej także jako Mały Katyń, zbrodni mało znanej. Mowa o obławie augustowskiej, czyli największym ludobójstwie dokonanym przez Sowietów po zakończeniu II wojny światowej. Jak do tego doszło i jak to wyglądało, postaram się Państwu przedstawić. Obławę augustowską nazywamy
operacje sił NKWD i komunistycznych Urzędu Bezpieczeństwa wspieranych przez lokalnych komunistów, która odbyła się w lipcu 1945 roku na terenie dzisiejszej i ówczesnej północno-wschodniej Polski. 1939 roku pakt Ribbentrop-Mołotow i jego w zasadzie renegocjacja pod koniec września 1939 roku pchnęła te tereny w stronę Sowietów. Augustów leżał tuż przy granicy Związku Radzieckiego z III Rzeszą na ówczesne warunki. W latach 1939-1941 mieszkańcy Augustowa mieli okazję więc posmakować wózek na Syberię, posmakować całego piekła, które NKWD przygotowało dla tamtej ludności. Kiedy Niemcy powiedzieli wojnę Związkowi Radzieckiemu, napadając na Sowietów, jednocześnie udrabniając jedno z ostatnich wywózek z tych terenów. Jednak ponownie, jak wiemy, Sowieci przybyli na te tereny latem 1944 roku, to co dawniej określiliśmy mianem wyzwolenia. Tak naprawdę było kolejną okupacją, która przyniosła ze sobą kolejne wywózki i kolejne ofiary. Augustów i okolice, jak się okazało, miały być okolicą, gdzie te ofiary będą największe, okolicą, która przeżyje prawdziwą hekatombę już po zakończeniu II wojny światowej. Zasada była prosta. Tam, gdzie stanie noga żołnierza Armii Czerwonej, tam nie będzie niepodległości. Wszystkie tereny, które zostały włączone przez Stalina do Związku Radzieckiego do 1941 roku miały pozostać przy Związku Radzieckim. Co ciekawe, wszystkie te działania, które Rosja militarne, które przeprowadziła Rosja w latach 1939-1941, atak na Finlandię, Litwa, Łotwa, Estonia, połowa Polski, część Rumunii, wszystkie te tereny pozostały przy Związku Radzieckim po 1945 roku. Z jednym wyjątkiem, akurat Białystok i okolice zostały zwrócone Polsce, ale nie za darmo, już profesor Padakiewicz wspomniał o tym Wrzodzie, czyli północna część Prus Wschodnich z miastem Królewiec, które do dzisiaj szydzi się z nas, nosząc jedyne w Europie nazwę zbrodniarza, czyli Kalinina, Kaliningrad, który był rekompensatą za poniesione straty. To nie wszystko oczywiście. Z ziem pozostałych, tam gdzie przebywała Armia Czerwona, miały powstać państwa satelickie, o tym dobrze wiemy, blok państw komunistycznych, cała Europa Środkowa, więc tereny, które zostały zajęte przez Sowietów, to było za mało. Stalin chciał panować nad resztą terenów, które wyzwalała w cudzysłowie Armia Czerwona. Stąd też za żelazną kurtyną powstały państwa na pozór demokratyczne, ale tak naprawdę uzależnione w sposób gospodarczy, militarny od Związku Radzieckiego. Wiedząc, co się stało z Polakami na wschodzie, że dekonspiracja oznacza aresztowania, represje, a nawet śmierć, lokalne struktury Armii Krajowej przeszły do kolejnej, głębszej konspiracji, czekając na przejście przez te tereny Armii Czerwonej, aby móc działać dopiero na tyłach frontu. Latem 1944 roku Polska i rząd polski, nie chcąc dopuścić do tej sytuacji, opracował akcję Burza, która jednak w Polsce Wschodniej miała na celu oczywiście pokazanie, że jesteśmy gospodarzami na własnych terenach, że potrafimy się zająć wyzwalaną Polską przez naszego sojusznika. Okazało się jednak, że sojusznik jest fałszywy, a wszelkie akcje przy okazji operacji Ostra Brama, jak chociażby odbicie Wilna, czy inne operacje na wschodzie ujawniały prawdziwą twarz Sowietów, to jest aresztowanie członków Armii Krajowej i wywożenie ich na wschód. Na tyłach frontu powstała nowa władza przywieziona przez Stalina w teczce, a więc Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego rozpoczął już w lipcu swoje działania. Powstanie Warszawskie, które było ostatnim akcentem akcji Burza, poniosło klęskę, wykrwawiając się na oczach Sowietów, którzy stali po drugiej stronie rzeki. A na tyłach Armii Czerwonej, która stanęła na pół roku, powstaje komunistyczna administracja. W pierwszej kolejności w wyzwolonej Polsce powstają trzy urzędy bezpieczeństwa: Białystok, Lublin i Rzeszów. W cudzysłowie, trzy wyzwolone tereny rozpoczynają działalność w celu wyczyszczenia struktur terenowych Armii Krajowej podległej pod polski rząd, który jest jeszcze uznawany w opinii światowej, który rezyduje w Londynie i czeka na możliwość objęcia władzy,
który, jak wiemy, będzie jedynie nieuznawany przez Związek Radziecki i zwalczany w sposób bezpośredni, to jest przez likwidację Armii Krajowej i struktur terenowych rządu polskiego na terenie ziem, które zostaną wyzwalone spod okupacji niemieckiej. Urząd Bezpieczeństwa będzie zbrojnym ramieniem nowej partii, która nie mając sympatyków w terenie, będzie instalowała nowe władze za pomocą siłową. Nie oszukujmy się, na terenie ziem polskich, a szczególnie wschodniej Polski, która dotknięta była okupacją sowiecką, lat 39-41, komuniści nie mieli dużego poparcia, dlatego też nowi funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa mieli ręce pełne roboty. Natomiast nie było kim pracować do struktur aparatu bezpieczeństwa, ani też partyjnych, nie zgłaszało się zbyt wiele ludzi, dlatego też chociażby na terenie Białostoczyzny do działalności Urzędu Bezpieczeństwa oddane zostały jednostki NKWD sąsiedniej Białoruskiej Sowieckiej Republiki i to ona dokonuje od lata 1944 roku aż na wiele, wiele lat, jak wiemy z historii żołnierzy niezłomnych, przez wiele lat jednostki te pacyfikują i dokonują aresztowań, obław żołnierzy niezłomnych. Jedną z największych obław była właśnie ta z lata 1945 roku. Jak do tego doszło? Suwalszczyzna i te tereny były, powiedzmy, terenem przejściowym pomiędzy Związkiem Radzieckim a rabowanymi Niemcami przez Armię Czerwoną. To były tereny przerzutu bydła, to były tereny przerzutu fabryk, przerzutu wszelkiego mienia, które Sowieci pędzili z powrotem do Rosji. Bardzo często oczywiście AK i jednostki podziemia narodowego dokonywały napadów i rozbrajania niewielkich oddziałów, dokonywały próby odbijania łupów, które Rosjanie ciągnęli na te tereny. Być może było to jedną z przyczyn decyzji o obławie. Faktem jest, że już jeszcze w 1945 roku na terenie Białostoczyzny to Armia Krajowa i jednostki podziemia narodowego, to one sprawują faktyczną władzę w terenie. UB okupuje się w głównych miastach, struktury Urzędu Bezpieczeństwa powstają w powiatach i wraz z jednostkami NKWD próbują, w cudzysłowie, czyścić teren. Natomiast faktycznie władza nie należy do komunistów w terenie. O tym wie dobrze Stalin, który właśnie latem 1945 roku po zakończeniu działań na Zachodzie przystępuje do operacji obławy na terenach augustowskich. Już pod koniec maja 1945 roku siły Armii Krajowej zauważają koncentrację wojsk Armii Czerwonej oraz jednostek SMIERSZ na pograniczu polsko-litewsko-białoruskich. Złożone patrole w większych miejscowościach i aresztowania Armii Krajowej są pierwszym sygnałem na to, że może dojść do tragedii. Jak zachowują się czerwonoarmiści, dobrze wiemy, gwałty, grabieże, morderstwa na terenie Polski poczynają sobie jak na własnym kondominium. Dlatego też jedyna siła, czyli Armia Krajowa, która temu próbuje przeciwdziałać, jest solą wokół Stalina. Stalin przygotowuje plan likwidacji na tym terenie silnego oporu partyzanckiego, zlikwidowania większej ilości ugrupowania AK. Tu mamy zdjęcie funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, jakże typowe dla tego okresu, lata 40. Urząd Bezpieczeństwa w Augustowie. W pierwszej linii siedzą sowieccy oficerowie, stoją młodzi adepci Urzędu Bezpieczeństwa. Niejednokrotnie są to dawni członkowie Armii Krajowej. Świetnie znają struktury. Od lata 45 roku to oni będą przygotowywać listy osób do aresztowania, listy swoich kolegów, których wydadzą Sowietom. Jedną z postaci bardziej znanych, raczej znanych pod pseudonimem Kat Augustowa, był porucznik Jan Szostak, funkcjonariusz UB, który odpowiada za wiele zbrodni dokonanych na terenie Augustowa, który był jednym z narzędzi Sowietów bardzo aktywnie zapisującym się podczas obławy augustowskiej. To on w lipcu między innymi
z porucznikiem Mirosławem Milewskim, późniejszym generałem w PRL-u, jednym z ministrów w okresie władzy ludowej. To on, Mirosław Milewski, stoi pierwszy po lewej, późniejszy prominent PRL-owski. On także brał udział w obławie, on także wskazywał swoich kolegów z partyzantki, doprowadzając do ich aresztowania, a później oczywiście śmierci. Przygotowania, oczywiście powiat tak mały jak Augustów, to jest niewielkie miasteczko leżące na skraju Puszczy Augustowskiej, nielicznie zamieszkały, trudny teren do działania, ale dla partyzantki świetny, ponieważ oni mogli się ukrywać w różnych miejscach. UB nie było przygotowane do przyjęcia aż tak dużej ilości aresztowanych, dlatego też w mieście stworzono prowizoryczne areszty, a po wsiach takich punktów filtracyjnych było ponad 50 miejsc aresztowania, stodoły, obory, ziemianki, a w skrajnych przypadkach doły wykopane z wodą i wapnem, gdzie na wysokość człowieka wrzucano tamte osoby. One czekały na śledztwo, one czekały na tortury, które przygotowało NKWD po to, aby lista okolic Augustowa, lista partyzancka poszerzała się, żeby aresztować kolejne osoby. W toku operacji, która odbyła się między 12 a 25 lipca 1945 roku na pograniczu suwalsko-augustowskim, ale ta sama akcja odbywała się także po stronie litewskiej i kordonem, który odciągnął część wschodnich terenów Polski, a więc późniejszej Republiki Sowieckiej Białoruskiej, dokonano aresztowania ponad 7 tysięcy osób. Ponad 7 tysięcy osób było aresztowanych, było torturowanych i znaczną część tych osób udało się, część osób została wypuszczona do domu, część osób uciekła z tych prowizorycznych aresztów, natomiast z grupy tej wyselekcjonowano grupę, przynajmniej jeśli chodzi o tą część polską, Augustowa, wyselekcjonowano grupę blisko 600 osób, którą przeznaczono do likwidacji. Pierwsze sygnały o tym, że Polacy nie trafili na Syberię, Polacy nie byli wywiezieni do jakiegoś dziwnego miejsca, był sygnał taki, że z grupy aresztowanej i wywiezionej nie przeżył nikt, znaczy nikt nie dał znaku życia. To jest pierwszy sygnał o tym, że dokonano zbrodni. Ponieważ do dzisiaj tak naprawdę nie mamy żadnego, nie mieliśmy jeszcze do niedawna żadnego dokumentu, ani do dzisiaj nie mamy miejsca i śladu wykonania tej zbrodni. O ile zbrodnia katyńska ostatecznie w latach 90. ujrzała światło dzienne i dokumentacja została przynajmniej w części przekazana, w części te osoby są pamiętnione, przynajmniej jeśli chodzi o trzy cmentarze wojskowe. Do dzisiaj tysiące osób czeka w Bykowni, w Kuropatach na identyfikację i przywrócenie ich imion. Więc ta sprawa też jeszcze nie jest zakończona, ale wiemy chociaż, że taka zbrodnia miała miejsce i gdzie możemy szukać ofiar. Jeśli chodzi o obławę augustowską, wiemy tylko, jaka była skala zbrodni, natomiast nie mamy pojęcia, gdzie ta zbrodnia się odbyła. Wiemy, że Urząd Bezpieczeństwa był narzędziem w ręku sowieckim, jeśli chodzi o dokonanie samej obławy, dokonanie aresztowań i przygotowanie list członków Armii Krajowej. Natomiast Urząd Bezpieczeństwa w 1945 roku nie był jeszcze na tyle zaufanym partnerem dla Sowietów, aby wtajemniczać ubeków w szczegóły zbrodni, którą zaplanowali dokładnie Sowieci. Zbrodnia i los ludzi z okolic Augustowa, los tych 600 ludzi, został przypieczętowany przez jednostki SMIERSZ, które na ciężarówkach wywiozły wyselekcjonowane osoby w nieznanym kierunku. Jeśli chodzi o dokumentację ze strony polskiej, mamy pojedyncze dokumenty informujące o aresztowaniach, o rekwirunku broni, o osobach i listach mniej więcej osób, które były aresztowane, natomiast nie mamy żadnego sygnału, co się dalej z ludźmi stało. W wyniku obławy, jak wspomniałem, aresztowano tysiące ludzi, a setki z nich czekała śmierć. Były to kobiety, byli to mężczyźni, łączniczki, członkowie Armii Krajowej, a niejednokrotnie także osoby przypadkowe, które trafiły w ręce Sowietów, znajdując się w danej miejscowości. Były przypadki aresztowania osób o tym samym imieniu i nazwisku, a dla Sowietów niejednokrotnie nie było znaczenia, czy to jest ta osoba, czy nie, aby liczba się zgadzała, dokoptowywano do osób aresztowanych. Jedna z najmłodszych
Ofiar obławy był 15-letni chłopiec i takich przypadków też jest kilka. Pełnoletność nie miała żadnego większego znaczenia. Można powiedzieć, że grupa nie była grupą przypadkową. Porównanie do zbrodni katyńskiej jest nieprzypadkowe, ponieważ tu także, jak w Katyniu, wyselekcjonowaną grupę stanowiła polska inteligencja, tu także na warunki oczywiście lokalne 600 osób z niewielkiego powiatu i jego okolic, z kilkudziesięciu miejscowości wiejskich i z jednego miasteczka, wymordowanie 600 osób należących do podziemia, należących do Armii Krajowej, to jest także po tragedii II wojny światowej, którą przeszło same miasto i okolice, to jest tragedia i to jest kolejne zdziesiątkowanie tamtejszej inteligencji, tamtejszego kwiatu polskiego patriotyzmu. Nie dziwić więc postawa rodzin, która straciła swoich ojców, braci, siostry, o to, aby dowiedzieć się cokolwiek na temat losu najbliższych członków rodzin. Już od 1945 roku trwały poszukiwania, powstawały listy, które układano skrzętnie, wysyłano prośby do Bieruta. Oczywiście to wszystko pozostawało bez jakiegokolwiek echa. Mało tego, rodziny były, które próbowały upomnieć się, bo oczywiście sprawstwo sowieckie było jasne, kto dokonywał tego. Tu nie chodziło o Niemców, nawet nie ma nawet możliwości zafałszowania tej historii, bo to jest lipiec 1945 roku, tu już Niemców nie ma.